Hej kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Jak widzicie, przechodzę ponownie z holem Steamu. Mam tutaj kilka rzeczy dla Was, łącznie z butelką w końcu do oleju, o której Wam mówiłam, że ostatnim razem była potłuczona. Jeżeli nie widzieliście poprzednich filmików, to w opisie znajdziecie całą playlistę. W opisie też, kochani, znajdziecie oczywiście linki do każdej z tych rzeczy. Jeżeli do czegoś nie ma linku do tego, co ja kupowałam, bo część rzeczy się wyprzedaje, to dam Wam po prostu linki do tych samych rzeczy, tylko po prostu innych sprzedawców. Wiadomo, pamiętajcie o tym, że warto sprawdzać inne, bo te ceny też ewoluują. Ja Wam mogę tu mniej więcej mówić ceny, chociaż nie wiem, czy jest sens. Ja Wam wpiszę to, ile u mnie wyskakiwało w momencie, w którym ja robiłam zakupy. Jeżeli wpiszecie ten kod, to będziecie mieli zniżkę. Ta zniżka powinna działać też spokojnie na Polskę. Natomiast ja się dowiedziałam, że linki, które Wam daję, to oczywiście są linki afiliacyjne, czyli jeżeli Wy zamówicie z tych linków, to teoretycznie ja powinnam dostać jakiś procent od nich, ale tak naprawdę te linki działają tylko wtedy, kiedy ta osoba będzie z UK, nie z Polski, i tylko wtedy, jeżeli to będzie nowy użytkownik aplikacji, więc linki afiliacyjne, ale tak naprawdę nie dla wszystkich, jak się okazuje. W każdym razie możecie spokojnie korzystać z tych linków, ale pamiętajcie, że zawsze warto sprawdzać cenę przy rzeczach, tak? Jak zawsze mam tutaj miks rzeczy, które są i do domu, i przydatne, i mam coś z biżuterii. Także kochani, no nie ma co przedłużać i po prostu zaczynajmy. Kochani, zamówiłam suszarkę do naczyń. Wiecie, taką, co się stawia koło zlewu i na niej naszczynia rozkładacie. Jednakże pokażę Wam ją na koniec, dlatego że nie chciałam jej po prostu targać tutaj ze sobą przed kamerą, machać tym i robić cyrk. Tylko po prostu na koniec Wam pokażę, jak ona wygląda, jak się sprawdza, co o niej myślę, będziemy musieli się przenieść do kuchni, więc najpierw zacznę od mniejszych rzeczy. Zacznę od rzeczy, o której wspomniałam, czyli od butelki na olej, którą właśnie kupiłam, która doszła tym razem. Słuchajcie, ona wcale nie była lepiej zapakowana i tym razem nie przyszła strzaskana, ostatnim razem przyszła strzaskana. To jest olejka, to jest butelka szklana i bardzo Wam polecam właśnie kupowanie butelek szklanych na olej. To jest 100 ml butelka, ja myślałam, że ona będzie mniejsza, jak mam być szczera. Ale zobaczcie, ona jest naprawdę wystarczająca. Używam tej butelki, bardzo dobrze się sprawdza, bardzo dobrze wygląda. Tutaj to sreberko nigdzie nie podpryskiwało. Używam jej od miesiąca, więcej, od półtora miesiąca i to tak grubo, gdzieś półtora miesiąca. Także naprawdę butelka fajnie się sprawdza i bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam. Kochani, kolejna rzecz to są takie, wiecie, gumki do włosów. To są niby jak scrunchie, tylko że to jest nie takie typowe scrunchie, gdzie macie tego materiału masę, tylko to są te takie, wiecie, te mniejsze, cieniutkie. Ja byłam ciekawa, jaki będzie materiał użyty, dlatego że generalnie to powinien być jedwab, który nie niszczy Wam włosów. I to jest tylko jedwab, nie satyna, nie te błyszczące, śliskie i tak dalej, tylko jedwab. Ja powiem, że bardzo dobrze się sprawdzają. Materiał to jest taka... No to jest sztuczny materiał, który w pierwszym momencie nie robi dobrego wrażenia, ale jak chwilę go ponosicie, upierzecie go, to on się robi znacznie miększy i robi się taki w dotyku bardzo podobny właśnie do jedwabiu. Dobrze trzymają włosy, jest ich 10 w opakowaniu. Ja wzięłam same czarne, ale są też kolorowe, także taniuszka, bardzo fajne. Kolorowe kosztują 98 pensów, czyli nieco 5 zł w przeliczeniu. Nie wiem, ile one będą na polskie kosztować, natomiast te czarne też 98 pensów w tym momencie ze zniżkami przeróżnymi, także warto sobie zerknąć. Tutaj dalej, kochani, mam dziwny gadżet, dziwny przyrząd. Myślę, że jak przeglądacie temu, to na pewno Wam się to rzuciło w oczy i jest to Eyeliner Aid, tak to jest określone, czyli takie cosik, to jest silikonowe, ja w ogóle myślałam, że to będzie plastikowe, to jest, widzicie, taki silikon, ale dobrze trzyma formę, który jest po to, żeby przyłożyć go na przykład tu pod oko i od tak zrobić sobie kreskę równo. Tutaj jest, wiecie, troszeczkę wydrążone, więc może być jako używane jako szpatułka na przykład do kremu. Powiem tak, rzeczywiście to działa, tylko musicie też tym popracować, żeby wiedzieć, w jakim miejscu dokładnie to przyłożyć i jak przyłożyć, żeby ta kreska rzeczywiście była ładnie zrobiona i żeby była równa na obu oczach. Bo ja nie wiem, czy ja mam coś ze wzrokiem, czy ja mam coś z oczami, ale mi zawsze wychodzi krzywo kreska. Jedna idzie bardziej do góry, a druga idzie bardziej prosto. Więc powiem Wam szczerze, że to się przydaje. Do mnie to szło, to kosztowało 79 pensów, czy 69 pensów. Oczywiście są inne kolory, jest jeszcze różowy, niebieski, taki fioletowy, jasny, chyba taki zielonkawy. Mam okładkę na paszport. Ta okładka po prostu tak, tutaj ma, wiecie, tego sliwa z takimi małymi kieszonkami, że na przykład możecie włożyć karty. No a z przodu ona jest po prostu w ten sposób, tak? Tutaj. Nie ma więcej żadnych przekładek, nie ma nic takiego. To jest taka ekoskórka, która ja bym powiedziała, że to jest ta taka, że to jest ta ekoskórka taka gąbczasta. Nie wiem, jak to nazwać. Ona jest taka
nie jest ta taka mocno twarda i nie jest ona cieniutka. Ja nazywam ją taką gąbczastą. I o ile sam jak przychodzi ta okładka, to ta okładka wygląda tak, wiecie, no tanio, to zresztą to jest tanioszka, nie? Ale wygląda tanio, to muszę Wam powiedzieć, że po założeniu na paszport ona naprawdę źle nie wygląda, także ten rysunek mógłby być trochę dokładniejszy, ale jest okej. Okay. Dalej, kochani, mam tutaj duży zestaw 8 takich, to nie są stożki, to są tak apaszki, to ma swoją w ogóle nazwę. W każdym razie, jest ich tutaj 8 i mają przepiękne chińskie wzory. Ta mi się bardzo podoba, z tym rybakiem na morzu. I każda z nich z tyłu ma Love Yourself. One są w przeróżnych kolorach, naprawdę są cudne, bardzo mi się podobają. Ten materiał to ma być taka niby satynka, niby coś. Jest sztuczny, jest mocno sztuczny, to mi się najmniej podoba. Znaczy wzór byłby bardzo fajny, tylko że kolorystycznie to mi się najmniej podoba. W każdym razie ja wybrałam te apaszki, dlatego ponieważ ja potrzebuję taką apaszkę na rączkę od torebki Korsa. Dlatego że przy moim Korsie ja go mam od lat i zaczęły mi tam się przebijać. One są, ja musiałabym Wam to pokazać. W każdym razie zaczęły mi lekko nitki wychodzić i zaczyna ta rączka przez to mi źle wyglądać. I nawet jak ją się przytnie, to za chwilę to tam się pojawia. Więc pomyślałam, że po prostu sobie tą rączkę okręcę, bo torebka jest w stanie perfekcyjnym. Jedynie ta rączka jedna, gdzie się, wiecie, tak zmaltretowałam, że... A to jest dobre do włosów, żeby sobie, wiecie, związać włosy. Czy zrobić z tego opaskę, czy właśnie na rączkę, czy niektórzy takie rzeczy noszą też, wiecie, tutaj na szyi po prostu. Także jest to fantastyczny zestaw. Teraz pokazuję mi 2 funty za to. Warto szukać zestawów, bo one wtedy wypadają po prostu taniej niż, wiecie, płacenie prawie funta za jedną, tak? Więc nawet gdyby przeliczyć nawet niską jakąś tam cenę razy 8, to i tak wychodzi taniej, jeżeli kupicie po prostu cały zestaw. Kochani, pokazywałam Wam na Instagramie, kiedy mówiłam Wam, że będzie filmik, pokazywałam Wam tutaj na YouTube, w ogóle w dziale społeczność, że będzie filmik w niedzielę, więc pokazywałam Wam rezultat tego oto cuda, tego projektora, który jest bardzo, bardzo modny i bardzo popularny. I to są projektory, które po prostu robią różne jak gdyby wzory na suficie, na otaczającym, wiecie, Was otoczeniu. To jest zwykły plastik. Tam są po prostu światełka w środku. Do tego przychodzi kabelek. Ten kabelek to w ogóle jest śmiesznie króciutki. I do tego przychodzi jeszcze mini instrukcja. I przychodzi mini pilocik. Oczywiście pilocik też osobno zapakowany w folijkę. To też było zapakowane w folijkę. No to wiadomo, jak oni wszystko w folijkę. Także jest. Pilocik przychodzi z baterią, także też się nie musicie o to martwić. Musicie zatrzymać to okręcanie się i robienie tych fal. Także będzie w miejscu, będzie stałe, albo możecie to właśnie włączyć. Może być też szybciej albo wolniej. Zauważyłam, że jeżeli ustawiam na takie wolne kręcenie się, to zaczyna wydawać taki leciutko piskliwy dźwięk. Więc jeżeli to by stało gdzieś koło Waszego ucha, może być to denerwujące. Natomiast jeżeli będzie to stało gdzieś dalej, to po prostu tego nie będziecie słyszeć. Jeżeli będziecie, wiecie, czy oglądać coś, czy cokolwiek, to wtedy tego nie będziecie słyszeć. No ale uprzedzam, że być może to może być też wina po prostu mojego, bo jeżeli ktoś ma trafić na coś, co nie będzie do końca perfekcyjne, to będę to ja. Także bardzo fajny projektor, bardzo tani. Jak ja to zamawiałam, to on chyba kosztował 2 czy 3 funty, natomiast nie ma tego linku. Ale dam Wam link po prostu do innego i z tego co widzę, to one kosztują 4,40, 3,50, 4,98, 6 coś, 2, o jest, za 2,90 coś, tylko że on ma inny wzór, dlatego że ja mam wzór, który robi tą Aurorę, natomiast są jeszcze stare, jeszcze coś tam jest, więc są jak gdyby różne wzory, które będą się wyświetlały, a to po prostu zależy tak naprawdę od tego plastiku, który jest dodany na wierzch i od tego, jaki on ma po prostu wzór. Ale mam też, słuchajcie, drugą rzecz i też to jest taki projektor, to jest ten Sunset się nazywa. Na opakowaniu zobaczcie, jaki jest fajny z uszami króliczka czy czegoś. W ogóle teoretycznie jest kilka modeli, które możecie trafić. Ja mam ten najzwyklejszy, najtańszy, czarny.
Ten już przechodzi ze znacznie dłuższym kablem. Oczywiście też ma pilot, w którym możecie tutaj zmieniać sobie kolory, jakie się wyświetlają. Może być też włączone to, że on będzie po prostu zmieniał się co chwilę. Dosyć szybkie jest to zmienianie. Świeci bardzo ładnie, daje fajny rezultat. To jest naprawdę bardzo przyjemne. Ja używam tego kilkukrotnie jako po prostu zwykłej lampki nocnej. To jest bardzo króciutkie. Można dostać też na takich dłuższych, ale te na dłuższych są znacznie droższe. Tutaj właśnie będzie dowód tego, że jeżeli coś ma przyspierniczone i może się pojawić jakaś wada, to na pewno ja to dostanę. Widzicie tą kreskę tam w środku, która się odbija? Ta kreska, moi kochani, to jest po prostu wada materiału tej folii, która odbija światło. Nawet widać teraz dokładnie, co tam jest w środku. W każdym razie ta kreska to powoduje, a do tego wszystkiego ja tutaj mam ten plastik w jednym miejscu, nie jest idealnie perfekcyjnie gładki, tylko jest taki leciutko pofalowany i to widać, nie przeszkadza mi to, tak jak sobie to tam świeci, ale no jest, więc generalnie rzecz biorąc, ja już o to do nich nie pisałam, że jest taki problem, ale jestem przekonana, że gdybym do nich napisała, że jest taki problem, to nie by po prostu kasę za to oddali. Dalej, kochani, mam tutaj kolczyki. Kolczyki są, słuchajcie, przepiękne. Oni mi zwrócili za nie kasę też. Te kolczyki i te drugie kolczyki, bo zamawiałam dwie pary, przyszły niestety powyginane. Jedne, tamte, przyszły tak powyginane, że te uszki, że wiecie, te sztyfty po prostu podpadały, były poodłamywane. Natomiast te były po prostu powyginane mocno i te sztyfty przypuszczam, że one odpadną za jakiś czas. Natomiast w tym momencie jeszcze jako tako działają. I muszę Wam powiedzieć, że te kolczyki są naprawdę, słuchajcie, prześliczne, prześliczne. Ja Wam powiem tak szczerze, że ja bym się zastanawiała, patrząc i nie wiedząc na kimś, czy to jest sztuczna biżuteria, czy jest oryginalna. Kamera tego nie oddaje, ale na żywo ten kolor nie jest taki mega żółty. Wygląda jak naturalne złoto. Naprawdę, ten kolor wygląda jak naturalne złoto. Te cyrkonie są prześlicznie zrobione, są bardzo dobrze osadzone. Jest naprawdę przepiękna ta biżuteria i przepiękne są te kolczyki. I co jest ciekawe, one były strasznie tanie, bo one chyba funt 50 czy funt 90 mnie kosztowały, do 2 funtów. Zbliżamy się, kochani, do końca. Więc zanim pokażę Wam suszarkę, jeszcze jedna rzecz, ostatnia już i to jest takie coś. I to coś to jest najzwyczajniej w świecie światełko. Jest to światło, wiecie, które możecie sobie na przykład przyczepić od dołu do szafki. Jest to całe plastikowe. Czekajcie, ja to tu muszę włączyć. O! Jest to światło, które będzie on i off robić. Czyli sobie włączycie i sobie wyłączycie. Albo jest to światło, które będzie na auto. I właśnie zależało mi na tym auto. Czyli tutaj macie czujnik, to wówczas się to światło włącza. Jest ładowane, więc przyszło z kabelkiem USB. I tak, możecie je albo powiesić tutaj na zaczepie, bo tu jest wydrążona dziurka. Albo, i do tego przychodzą magnesy, że przyklejacie sobie te magnesy do miejsca, w którym potrzebujecie. Kolejne 2 magnesy przyklejacie do tego i po prostu, wiecie, możecie zawsze zdjąć i z powrotem powiesić. To jest super. Ja mam, wiecie, taką szafę wnękową tutaj, automatycznie zrobioną, tylko są drzwi do niej, jakby zamontowane do ścianek, o może tak. I w niej jest ciemno. Jak ja otwieram tą szafę, to w niej jest zawsze ciemno i ja nie, wiecie, zwłaszcza wieczorem i tak dalej, to właśnie to mi się bardzo przyda. Czekałam, żeby Wam to pokazać. Tu nawet przychodzi, zobaczcie, tutaj z folią. Więc to też super, że wiecie, wszystko jest ładnie zabezpieczone. To jest 50, są też 10, 20, 30 i ja za swoje światło funt 53, to była jedna z najtańszych aukcji, jakie znalazłam w danym momencie. I widzę, że ta aukcja jest nadal dostępna, także super, będziecie mieli linka na pewno. I teraz tak, są 3 rozmiary. Jest 30, 50 i 20, 30, 50. Jeszcze sobie właśnie chcę wziąć do kuchni i chcę sobie wziąć do łazienki, żeby wiecie, jak idę w nocy do łazienki, żeby nie rozpalać wszędzie światła, tylko właśnie to przykleić, żeby samo się automatycznie włączyło wtedy. Słuchajcie, miałam Was zabrać do kuchni, w końcu suszarkę przyniosłam, tutaj nie wiem, czy ona taka walona. Jak widzicie, ona była używana, więc jest brudna. Macie dowód. I teraz tak, suszarka na naczynia przychodzi jakby w 2 częściach, czyli cała ta góra, tu musicie sobie ją poskładać. Są dodatkowe haczyki, które zawieszacie po prostu, no właśnie, jeden spadł. Zawieszacie, wiecie, żeby powiesić jakiś, nie wiem, jakiś pierdół, ja tego nie używam. Z tyłu jest fajna rzecz, no to jest fajna rzecz, bo tak naprawdę możecie to powiedzieć jak chcecie, a jest to na deski, tutaj wkładacie deski, więc wiecie, zawieszacie tam, wkładacie deski. Przy czarnej jest ten problem, że każdy kurz będzie na niej widać, będzie widać każdy zacieki,
wszystko, o widzicie, wszystko widać na niej, zacieki właśnie widać, więc ja bym chyba wybierała następnym razem jakąś jasną. To jest pewnie jak na sztućce, widzicie, każdy zaciek od wody widać, masakra, powinnam była wziąć jasną, ale on ma małe dziurki i to się tak naprawdę przechyla w ten sposób, więc ta woda tak średnio z tego wycieka, no ale wiecie, żeby włożyć jedną czy dwie łyżeczki jest ok. I tutaj macie to, że woda po prostu skapuje na to i wszystko spływa. Podcosie są po prostu na kubek. O, bardzo ładnie się kubek trzyma. Możecie sobie też powiesić go tak, no ale na głąb jest tak. I jeżeli nie są to wąskie szklanki, to nagle Wam tu zabraknie miejsca i nie będziecie mogli powiesić drugiego kubka. Także to ma ograniczenie. Duże talerze, super. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu. Ten talerz to i tak jest taki średni, więc o, on się trzyma. Ale jak jest jeszcze mniejszy ten talerz, to niestety, ale na tym się nie trzyma i przelatuje przez tutaj. Więc jeżeli tu się gdzieś nie zatrzyma na bokach i będzie mniejszy, to po prostu przeleci, dlatego że te przejścia są dosyć grube. To świetne na miseczki, to jest świetne na duże talerze, no ale na mniejsze jest trochę lipa. Natomiast generalnie ta suszarka jest całkiem fajna i ja ją używam, i ona będzie u mnie, ja ją będę używała, dlatego że wiecie, nie ścieka mi to nigdzie, mogę postawić na blacie, mogę postawić na tej części zlewu, gdzie jest też metalowy ten zlew, także to super. Tutaj jest to, możecie sobie przekręcić też w drugą stronę, że na przykład będzie Wam tutaj wyciekać, w zależności od tego, jak chcecie to ustawić. No, także tak, ale warto się rozejrzeć, bo wiem, że też są takie, które tą część mają nie tak mocno zamontowaną na amen, tylko możecie ją rozłożyć i rozłożyć. Jest kilka różnych wariantów, także zwróćcie uwagę, jak tutaj jest, żebyście mogli włożyć małe talerze. My w Polsce używamy małe talerze, a tutaj niestety one przelatują. No dobra kochani, to już wszystko. Dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko, a może macie coś z tych rzeczy, a może Wy chcecie mi coś polecić. Także bardzo chętnie będę brała również Wasze jakieś opcje pod uwagę, bo wiecie, tam są same przyda się. Tam są same przyda się i tak samo właśnie na wszystkich tego typu stronach. Oczywiście tak jak mówiłam, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. To jest miejsca, w których ja kupowałam. Jeżeli link już jest nieaktywny, to Wam po prostu dam kilka innych zamiennych linków. Ja Wam wtedy piszę, że mojego nie ma, to jest inna aukcja, z której ja nie zamawiam, ale wygląda tak samo, opinie na przykład są dobre i tak dalej, więc wszystko znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam też kody właśnie zniżkowe, mam nadzieję, że one będą spokojnie działały. Znajdzie się tam również link do aplikacji, jeżeli jeszcze nie macie założonego konta, wówczas macie jeszcze zniżki na kupony, więc warto zakładać nowe konta, tak powiem. Wszystkie informacje znajdziecie na dole, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania czy cokolwiek, to piszcie koniecznie w komentarzach, tam się widzimy. Zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. To zawsze pomaga w rozwoju kanału i w rozwoju filmiku i w wyświetleniach, także naprawdę jestem wdzięczna za każdą łapkę, za każdy komentarz, który zostawiacie, bo to naprawdę jest pomagające. Będzie mi również miło, jeżeli zajrzycie chociażby na poprzedni filmik, który ma tak małą ilość wyświetleń, że aż jestem przerażona, co się stało, więc jeżeli moglibyście po prostu go odpalić, to byłabym bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną byliście. Niedługo będą kolejne filmiki, mam kilka pomysłów na filmiki, mam nadzieję, że troszeczkę się w moim życiu, że tak powiem, uspokoiło, także będzie trochę ciekawych tematów też poruszonych, pokażę Wam ciekawe rzeczy, także co? Widzimy się już całkiem niedługo. Teraz ściskam Was mocno, przesyłam Wam buziaki. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.